Żeby cokolwiek się różniły te odcinki, zmieniłam elfa na niedźwiadka. Później się nie pomyliłam, przynajmniej w montażu. Witajcie w czytającym czwartku, który ukazał się w piątek. Miał być wczoraj, ale go nie było i tak dalej, i tak dalej. Jaki byłby to Xmas, gdyby nie było jakiejś książki o świętach? W zeszłym roku miałam taki plan, żeby cały grudzień był o takich książkach, ale nie wyrobiłam się z czytaniem. Znaczy przeczytałam je, ale później jakoś nie miałam czasu niczego filmować i grudzień się skończył szybciej. Dlatego dzisiaj opowiem o jednej książce, o którą przeczytałam w zeszłym roku. Ba, dowiedziałam się o jej istnieniu w zeszłym roku. Myślę, że kojarzycie film z Jamie Lee Curtis i Timem Allenem Skipping Christmas, czyli Święta Last Minute, chyba bodajże w takim tytułem polski dystrybutor to wypuścił. Uwielbiam ten film, ma w sobie coś takiego humoru, troszkę takiego griswoldowego, jakby to moja koleżanka określiła. Ale mniej, powiedzmy, albo w odpowiedniej dawce. Bo czasami humor tamtej rodzinki to jest aż przesada. A tu jest wszystko takie idealne. No uwielbiam. Po prostu oglądaliśmy to z bratem setki razy. Bo jest po prostu... No śmieszy mnie to. Tak, i wprawia taki świąteczny nastrój. I właśnie w zeszłym roku o nim coś pisałam, już nie pamiętam. Na ciocia.emi.pl oczywiście... jakąś notkę pisałam o filmach, to było w zeszłym roku? Wtedy dowiedziałam się, że to jest na podstawie powieści Grishama. Tego Grishama, czyli wszystko na jedno kopyto, prawdziwe teksty Grishama. Wow. No i przeczytałam, od razu się po to rzuciłam. Teraz wam w trzech słowach o tym opowiem, żeby to jeszcze zdążyć zmontować i się wyrobić na 21.00. O czym jest ta historia? Dorosła córka pewnego małżeństwa postanawia nie przyjeżdżać na święta do domu, bo jest gdzieś z Czerwonym Krzyżem czy innym UNICEF-em i walczy o lepszy świat. Super. Chyba Lekarze bez Granic, ale nie pamiętam. No i ci rodzice mają jedynaczkę, więc są w pewnym sensie trochę rozgoryczeni. I głowa rodziny tak kalkuluje i tak sobie myśli. I... się zastanawia. I w sumie dochodzi do wniosku, że te wszystkie wydatki świąteczne na prezenty, na jedzenie, na dekoracje i w ogóle te wszystkie pierdoły to kosztują tyle, że zamiast tego stać by i było na Karaiby. Przedstawia żonie taki plan, że skoro ich córki nie ma i są tylko we dwójkę, to dlaczego by nie ominąć świąt i nie wyjechać sobie w podróż? No i żonie się ten pomysł zaczyna podobać. I to otwiera całą masę różnych perypetii, właśnie jak oni próbują uniknąć tych świąt, a wszyscy ich zarzucają świętami. To coś w rodzaju gry w Łamagedon. Wiecie, na czym polega ta gra? Żeby przetrwać ten okres świąteczny bez słyszenia piosenki Last Christmas. Ekstra. Chociaż ja przegrywam dziennie to 5 razy. Ale covery też się liczą, więc... możecie sprawdzić, czy po prostu... kiedy przegraliście w grę Łamagedon. W każdym razie oni próbują uciec, a wszyscy ich sąsiedzi, znajomi i tak dalej próbują ich tym zarzucić, bo akurat mieszkają na ulicy, która uwielbia ten świąteczny czas, dekoracje i po prostu... no... jest to śmieszne i cieszę się, że przeczytałam książkę, bo jest to bardzo podobna książka do tego, co się dzieje w filmie. I to na nowo mogłam się śmiać z niby tej samej historii, ale jakoś tak odkryłam ją na nowo i po prostu no, wprawia w dobry nastrój, przynajmniej mnie. I mimo tego, że oni chcą uciec przed tymi świętami, to ma w sobie tyle tej świątecznej atmosfery, no, że to jest coś cudownego. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę spędzić tak święta na plaży, na jachcie, gdziekolwiek, to też jest super. Każdy ma prawo spędzać święta tak, jak chce. I powinno tak być. Ale to, że... jak im to wyszło, to jest jedna z lepszych rzeczy w tej książce czy filmie. Dlatego polecam. To jest cieniusieńka książeczka, więc jeszcze nawet dzisiaj, jak wskoczycie do biblioteki, to możecie sobie ją przeczytać jeszcze przed jutrem i się tak wprowadzić w taki ciepełkowo-świąteczny nastrój. I co, to było na tyle. Chociaż teraz sobie zdałam sprawę, że jak oglądacie ten filmik o 21.00, to prawdopodobnie wszystkie biblioteki są zamknięte. No ale możecie może kupić e-booka gdzieś.
więc wtedy też możecie sobie przeczytać to. Lub wasza, nie wiem, czy wasza biblioteka należy do takiego programu, gdzie można wypożyczać też e-booki. To jest coś ekstra, na przykład nazywa się jeden z tych programów e-book Libra. Poczytajcie sobie, o co chodzi, i albo ja wam kiedyś opowiem, bo jest to po prostu taka rewolucja, zwłaszcza dla tych, którzy lubią czytać e-booki. No i co, to by było na tyle. Pa! A, i jutro mam imieniny, więc przyjmuję życzenia już teraz.